Partnerem programu jest portal espeedway.pl. Witamy w IMAF Sport Extra. Dzisiaj w naszym studiu jest z nami dwóch panów. Paweł Racibor, espeedway.pl. Witam. I Jakub Jamruk, mistrz Argentyny i zawodnik Orła Łódź. Dobry. I przy tym jeszcze zauważmy, że wychowanek Tarnowskiej Unii. Trzeba to nadmienić. Przede wszystkim. Tak, Kuba, powiedzmy, no, przyjechałeś do Polski jako mistrz Argentyny. Jakie były założenia przed wyjazdem? No przed wyjazdem to chciałem przede wszystkim potrenować i spędzić w inny sposób. Chciałem się przygotować do sezonu, bo jak wiadomo, zawsze przygotowujemy się w jeden schematyczny sposób, czyli kondycyjnie. Możliwości startów na motocyklu nie ma i to mnie bardzo kusiło do tego. Moim drugim hobby po żużlu jest też podróżowanie i zwiedzanie świata, także jeśli miałem okazję połączyć te dwie rzeczy, to tylko mi się oczy zaświeciły i robiłem wszystko, żeby się tam pojawić. Cieszę się, że właśnie mi się to udało. Mhm. Zobaczmy, bo tak jak mówiłem, wywalczyłeś ten najważniejszy tytuł w tym cyklu. Zobaczmy moment dekoracji, jak to było w Argentynie. Możesz Kuba, opowiedzieć tutaj, jak to pamiętasz tą sytuację. Prawie jak Grand Prix. No tak, no organizatorzy, nawet tutaj nie widać, ale szef federacji stał tam 5 metrów przed podium i nas instruował, jak mamy się zachowywać na podium. Zależy im bardzo na tym, żeby to bardzo profesjonalnie wyglądało i żeby robić takie show dla kibiców, bo to przede wszystkim żużel tam odbywa się dzięki kibicom i z tego żyje, z kibiców praktycznie, także no radość była. I mimo tego, że ktoś może powiedzieć, że tylko mistrzostwa Argentyny, ale ja uważam, że dla mnie to było aż mistrzostwa Argentyny. Naprawdę 9 turniejów tam objechałem bardzo w ciężkich warunkach i też na początku nie prowadziłem, miałem dużo pecha i goniłem i cały czas nie wiedziałem, jak to będzie. Cały ostatni turniej był praktycznie w stresie i cały czas kalkulowałem i liczyłem te punkciki. I dopiero tam bodajże po piątym biegu już mogę świętować mistrzostwo. Także no, na pewno wielka radość i cieszę się, że nie tylko właśnie były zrealizowane założenia treningu, ale również i takie. Smakował szampon? Tak, bardzo dobry tutaj. W ogóle ciekawostką jest taką, że dużo młodzieży pije szampana na przeróżnych imprezach i spotkaniach. Szampana z jakimś napojem energetycznym, także dla nich szampan jest chyba normal. O tym jeszcze na pewno porozmawiamy, ale powiedz, co musiałeś tam zabrać ze sobą, co ci gwarantowali organizatorzy, bo na pewno całego motocykla nie wpakowałeś na samolot. Znaczy, cały motocykl byłby to możliwy. Technicznie jest taka możliwość, ale to są za duże koszty i za dużo problemów na urzędzie celnym, bo jest to dość ciężka sprawa wytłumaczyć. W ogóle czasami w Europie ciężko wytłumaczyć, dlaczego motocykl nie ma numerów rejestracyjnych i przeróżnych rzeczy. Także wziąłem silnik, wziąłem gaźnik, wziąłem sprzęgło. Oczywiście swój cały ubiór, keflar, kask, gogle, buty, wszystkie ochraniacze i dużo części takich drobnych zapasowych do silnika, i się przydały, bo miałem problem raz z silnikiem i dobrze miałem swoje części, tak to nie wiem, co bym zrobił, bo nie ma tam jakby sklepu, tak jak u nas, że sobie idę i zamawiam telefon i na drugi dzień jest. A organizatorzy zapewnili mi całe kompletne podwozie motocykla i także praktycznie miałem jeden motocykl i to musiało mi wystarczyć. Jak to wyglądało finansowo? To znaczy, jakie były punktówki, tak jak przykładowo w Polsce za turniej są jakieś określone pieniądze. Tam wiedzieliście, o co jedziecie, czy to takie było zagadkowe dla was? Nie, ja miałem kontrakt przesłany wcześniej przed wyjazdem. Podpisałem z nimi normalnie kontrakt na starty, na udział w tej imprezie, gdzie zapewniono mi i to wszystko było zrealizowane, czyli cały przelotu, bilet po prostu federacja zapłaciła tam i z powrotem. Miałem opłacone mieszkanie, miałem dawane pieniądze na takie tak zwane diety na jedzenie. Miałem dawane olej, metanol, wszystkie przejazdy tam, gdzie jeździliśmy na inne tory. Mnie to nie obchodziło, w ogóle byłem pakowany w auto i wożony wszędzie. No i oczywiście były punkty, tak samo pieniądze za punkty, także
przeżyłem wspaniałą przygodę. Żyłem tam 2 miesiące, jeszcze fajne pieniądze przywiozłem do domu, także no, żyć nie umierać. Powiedz, to wyobrażenie o tym argentyńskim żużlu jest w takiej świadomości kibiców no fatalne. Wydaje się, że to tam jest po prostu dzicz i jakaś taka dziwna sytuacja, a chyba tak nie jest. Z tego, co mówisz, nawet wynika, że to jest normalny świat, normalny żużel. Tak, dokładnie. No, żużel argentyński ma niestety niepopularną opinię w Europie, bo no parę lat temu nie było tam wesoło, w sensie takim, że organizatorzy gdzieś współpracowali z nieodpowiednimi ludźmi, menadżerami, którzy okazywali się oszustami i wielu zawodników było po prostu oszukiwanych i nie dostawali swoich pieniędzy i to był największy problem. Innych problemów tam nie było, tam nikomu się nic nie działo. Ja też miałem problem z ręką, bo miałem upadek w pierwszym turnieju, na drugi dzień zaraz ludzie z federacji zabrali mnie do szpitala. Wiadomo, ja tam po angielsku co prawda gadam lepiej lub mniej, ale aczkolwiek tam ludzie nie rozmawiają po angielsku i zaopiekowali się mną. Także no nie ma tej popularnej opinii żużel w Argentynie, ale w tym roku naprawdę było inaczej. Już federacja argentyńska wyeliminowała tych ludzi, przez których miała problemy i tak naprawdę było wszystko idealnie. No tam przede wszystkim te upadki, śmiertelny upadek Mateja Ducha. No tak, dokładnie, no upadek śmiertelny Mateja Ducha. Ja wiem, widziałem, oglądałem to miejsce, nawet zrobiłem taki mały gest podczas tego memoriału, że po rozegraniu finału podjechałem pod to miejsce i uklękłem i przeżegnałem się, bo widziałem to miejsce, to naprawdę bardzo, bardzo pechowe, pachowe miejsce. Wtedy jeszcze nie było dmuchanych band, to jest raz. Dwa, z tego co ja tam wiem, to Matija nie był do końca zdrowy i miał problemy wcześniej już w tym miejscu z kręgosłupem i po prostu Feller nie upadł. Zrobił najgorsze, co może być, czyli nadział się na koło na wejściu WUK. W Europie też mieliśmy przykłady śmiertelne i jakoś nikt o tym nie mówi, że trzeba zamknąć ten czy drugi tor. No, po prostu miał masakrycznie dużo pecha. Większość biegów jechaliście w piątkę. Kibice na pewno wiedzą, turnieje z Lattej Prilby odbywają się w szóstkę. Było na tyle miejsca, abyście mogli rywalizować bezpiecznie? Nie obawiałeś się tego? Nie obawiałem się tego. Już miałem doświadczenie w Żarnowicy. Jechałem w turniej w pięciu zawodników podczas biegu. Tutaj jechaliśmy w piątkę tylko na torze w Bahia Blanca, czyli na tym mógłbym to nazwać stolicy żużla w Argentynie. Tam tor jest naprawdę bardzo szeroki. No, odbywają się i bardziej popularne są na tym stadionie wyścigi aut, tak zwanych miszet, i tam aut jeździ 8 podczas biegów, także jak aut 8 się mieści, to my nie mieliśmy najmniejszego problemu. Powiedz, w tym sezonie, w tym argentyńskim turnieju jeździliście na przelotowych tłumikach. Jaka jest, widziałeś różnicę między tymi w cudzysłowie zatkanymi, a tymi otwartymi, powiedziałbym? Tak, no miałem też przerwę, bo miałem 2 miesiące nie jeździłem na motocyklu, także nie. Najlepiej się czuję, jeśli się podczas jednego treningu albo z dnia na dzień coś zmienia i wtedy jest się na świeżo. Ja po prostu założyłem stare tłumiki, bo taka była możliwość dla mnie oczywiście. To było, znaczy przelotowe, to dla mnie oczywiście to było na plus i no, motocykl całkiem inaczej reagował. Po prostu starałem się i myślę, że jestem minimalnie do przodu przed. Już mam jakieś drobne doświadczenie, jeśli chodzi o ustawienie motocykla, bo testowałem niektóre rzeczy, jeśli chodzi o zmiany i już wiem, że motocykl reaguje na to czy na tamto, co w ogóle nie działało na zatkanych rurach i na pewno jest bezpiecznie i ten motocykl po prostu da się nim fajnie sterować i nie jedzie tam, gdzie on chce. A czujesz, że będziesz miał przewagę tak względem reszty stawki? No bo to jednak jesteś jakby wcześniej się przygotowałeś do tych tłumików. No tak, no, czy będę miał przewagę? Myślę, że jakąś tam na pewno, ale żużel jest tak specyficznym sportem, że może ktoś wyjedzie, od razu mu coś pasuje, od razu trafi na pierwszym treningu i cała moja przewaga pójdzie w las, tak to można powiedzieć. Na pewno psychiczną przewagę będę miał, bo raz, że jeździłem na przelotowych tłumikach, raz, że w ogóle jeździłem całą zimę, także na pewno psychicznie się będę czuł lepiej. Jak myślisz, ci ludzie czują fenomen żużla tam właśnie w Argentynie? Obserwują rozgrywki europejskie, wiedzieli, w jakim ty klubie jeździłeś, jakie miałeś wyniki? Tak, naprawdę wielu ludzi, może nie wiem, czy kibice, tak wiele kibiców, aczkolwiek ci ludzie, co się zajmują, wiele przyjaciół jest tam żużla, który praktycznie pracują i pomagają federacji charytatywnie i często zapraszali nas do siebie, do domu na różne kolacje i opowiadali. Dla nich to jest normą w niedzielę czy w sobotę spotkać się w domu,
na tak zwanym ich tradycyjnym asado, czyli takim grillu i kolacji, i oglądać Grand Prix, czy Ligę Polską. I oglądają przez internet, oglądają, mówią, że mają dobre połączenie. Cały czas się wzorują na europejskim żużlu, nawet jakieś zdjęcia i plakaty po mieście są rozwieszane. To nie są rozwieszane nasze zdjęcia, tylko Grega Hancocka, Tayo Findena, czyli najlepszych zawodników. Cały czas się na nich wzorują i patrzą na Europę jak na obrazek, jeśli chodzi o żużel. Powiedz, kondycyjnie, tak zerkam często na jakieś profile takie w społecznościowych tych portalach, tam chłopaki ostro trenują. No, u ciebie to jakby inaczej wygląda ten okres przygotowawczy. To może jakoś wpłynąć, nie wiem, pozytywnie albo negatywnie, że zamiast, nie wiem, walczyć na siłowni z jakąś sztangą, to walczyłeś na torze. Nie, ja psychicznie się to ustawiłem pod to i się cieszę, że jechałem na jeździłem na motocyklu, i naprawdę jazda na motocyklu w takich warunkach naprawdę było bardzo ciepło, chociaż zawody odbywały się zawsze w nocy, o 22 się zaczynały i o 2 w nocy gdzieś kończyły, aczkolwiek po 7 biegów jeździliśmy, nie miałem tam mechanika praktycznie, tylko żeby mnie wypchać do biegu, musiałem wszystko sam zmieniać, lało się ze mnie jak z kranu. To też jest pewien wysiłek i najlepszy trening dla nas. Do tego ja tam nie leżałem, tylko też czy praktycznie raz w tygodniu robiłem sobie takie długie, godzinne biegi, a normalnie w tygodniu też chodziłem na siłownię. Normalnie żyłem tak i tutaj. Wiadomo, nie trenowałem tak ciężko, jakbym trenował tutaj, czy jak trenują koledzy, bo miałem ten żużel i się nie dało po prostu, bo tego by było za dużo. Ale uważam, że taki trening jest nawet i lepszy od siłowni. Na początku mówiłeś nam o swoim angielskim. Z tym angielskim nie jest tak źle, bo oglądaliśmy twój wywiad tam udzielony jednemu redaktorowi. Wiemy też, że planujesz, właśnie to jest ten wywiad. Very, very, very happy in I win. I'm fasted. Jesteś zadowolony. I come here to only to training, but yes, but when I for win too. Yes, but when I push the helmet, I'm other. To była jakaś telewizja regionalna, czy jakaś ogólna? Tak, to jest telewizja. Tak, podobna do tej regionalne na Bahia Blanca na ościenne, na ościenne miejscowości. No, z moim angielskim, czy to jest dobry, może moja pani, pozdrawiam serdecznie, od angielskiego z techniką by zobaczyła, to może by się za głowę złapała, czy on jest dobry. No, komunikowałem się z nimi, starałem się, co prawda mój angielski nie jest idealny, no ale wiedziałem, że jadę do obcego kraju, na inny kontynent i nie ma wyjścia. Ale wiedziałeś, o co pytają. Tak, no, wiedziałem, o co pytają. Najlepiej mi się dogaduje z osobami, którzy nie rodowitymi Anglikami czy Amerykaninami, tylko ludźmi, którzy też się uczyli angielskiego, i to jest najlepiej. Najgorzej, jeszcze jak był na początku Ben Barker i Ricky Waller, to ciężko było z nimi. Jak polecieli swoim typowym slangiem, to nie było wesoło. No właśnie, mówimy o tym Elite League. Planujesz, wiemy, 2 starty już w turniejach. Czy to tak ciągnie cię coraz bardziej do tej Anglii? Cały czas się staram dobić i to już też moja walka o miejsce w jakimś składzie trwa już parę lat i cieszę się, że dostałem szansę jazdy w turniejach. Będę starał się pokazać jak najlepiej, by tam się pokazać. No, cały czas walczę o jak największą ilość startów, do tego Anglia jest uważana za najlepszą szkołę żużla, dlatego bardzo chciałbym spróbować, ale na spokojnie. No. Jeśli będę miał okazję, będę się cieszył. Jakim sprzętem będziesz w tym roku dysponował? Tak, wróćmy już do Polski. Praktycznie tym samym, co w roku ubiegłym. No, co prawda zainwestowałem dość grubo pieniędzy, jak praktycznie co roku nie oszczędzam i wymieniłem wiele podzespołów. Co prawda nie pokupowałem całych kompletnych motocykli nowych, bo uważam to trochę za nie ten poziom jakby. Aczkolwiek wszystkie silniki, czyli sztuk 4, są wyremontowane, praktycznie wszystkie części nowe są w nich od A do Z. Stare są tylko kartery, czyli ta obudowa, co nie ma na nic wpływu, tak praktycznie. Także będę wymienił to, co jest konieczne, i zainwestowałem to, co jest konieczne. Także nie dokupywałem na razie nowych motocykli, bo nie chciałem sobie za bardzo w głowie mieszać, tym bardziej, że wchodzą te nowe tuniki. Jeśli będzie coś nie tak, na pewno w budżecie jest zostawiona rezerwa na coś, aczkolwiek wychodzę z założenia, że trzeba się pilnować tego, co jest, bo jest dobrze. W tym roku kolejny sezon w Parłach Orła Łódź. Pamiętam, jak w tamtym roku rozmawialiśmy i byłeś na takim rozdrożu, nie wiedziałeś, który wybrać klub, czy Rzeszów, czy Łódź. Wybrałeś Łódź. Jakieś inne jeszcze kluby zagraniczne?
No tak, no zagraniczny z podpisem w kontrakt. Udało mi się właśnie przez to, co teraz robię, jadę do Anglii i pokazuję się w turniejach. Udało mi się to w tamtym roku praktycznie za pierwszym zamachem, czyli pojechałem, zainwestowałem, bo musiałem dołożyć do tego wyjazdu, pojechałem do Avesy, do Szwecji. Objechałem tam turniej, byłem drugi i zaprocentowało to kontraktem, czyli będę jeździł w drużynie Masarna Avesta w szwedzkiej Allsvenskan, czyli tej niższej lidze. I podpisałem również kontrakt w Czechach, w Akaslany zespole. I także na razie to jest to i cieszę się, że chyba pierwszy raz w karierze mam praktycznie trzy kluby. Liczę na to, że może się uda jeszcze nawet tą Anglię zdobyć. Jakieś gwarancje startowe masz? Nie mam gwarancji startowych. W Polsce nie mam gwarancji startowych. Teraz już chyba się z tego prezesi i trenerzy wyleczyli, tylko zawsze jest nabrane zawodników. I no, ja zdaję sobie sprawę, że w Szwecji jadę pierwszy rok i mam najwyższą średnią. I będę musiał naprawdę dobrze się prezentować w Europie, żeby tam być branym pod uwagę. Powiedz, Łódź to jest taki już twój drugi dom? Raczej tak, no co prawda nie mam tam jakby zaplecza jakiegokolwiek, moje zaplecze jest hotel i mój bus, ale aczkolwiek naprawdę czuję się tam bardzo, bardzo, bardzo w porządku i mam tam wielu znajomych, wielu przyjaciół i czuję się praktycznie jak u siebie w domu. Na pewno śledziłeś składy drużyn w Nice Polskiej Lidze Żużlowej. Jakie miejsce twoją drużynę by satysfakcjonowało prezesa? No tak, prezes się wypowiada i ja również uważam, że miejsce w playoffach ogólnie to by było naprawdę duży sukces i na papierze jesteśmy, wydaje mi się, troszeczkę minimalnie może słabsi, bo odeszli liderzy, aczkolwiek to nie można też tak powiedzieć, bo tak wszyscy powtarzają to, ja też powtórzę, rok temu też wielu nas skazywało na niezbyt ciekawą jazdę, a wypalił takie nazwiska jak Jason Doll czy Mats Corneliusen i my dołożyliśmy swoje jako krajowi zawodnicy i Był wielki sukces, tak? Jechaliście w finale. Jechaliśmy w finale, największy sukces klubu. Także liczę na to, że mamy dość szeroką kadrę i nie chciałbym oceniać tak i rzucać z miejscami, bo może się wszystko wydarzyć, ale liczę, że znów wypali parę zawodników i będziemy dobrze jechać. Paweł, zapytajmy jeszcze o plany Kuby na najbliższe dni czy najbliższe tygodnie. Jak to będzie teraz wyglądało? No tak, no teraz składam motocykle do kupy wraz z moim mechanikiem i teraz praktycznie do parę dni po powrocie dochodziłem do siebie, klimatyzowałem się w troszeczkę chłodniejszym klimacie polskim po powrocie z Argentyny i zacznę coś trenować, może nie na takim wymiarze, w kondycyjnie trenować, nie na takim wymiarze, jak to miało miejsce wcześniej w grudniu, aczkolwiek może trochę crossu, no i praktycznie to zleci moment i już praktycznie parę dni przed 8 marca już muszę wjechać do Anglii, także już praktycznie już myślę już o starcie w zawodach. No ten rok prywatny jeszcze troszeczkę ci się zmieni z tego, co wiemy. Przyszły rok prywatny mi się zmieni, bo planuję z moją narzeczoną już zlegalizować nasz związek, no ale na pewno już po sezonie będzie wiele, wiele spraw na głowie, jeśli chodzi o przygotowania. Kuba, chcemy jeszcze na koniec dla widzów ogłosić konkurs. Konkursowe pytanie prosilibyśmy, żebyś wymyślił ty. Zaraz powiemy, co jest przedmiotem konkursu. No to może będzie pytaniem... kiedy był mój pierwszy ligowy debiut w Ekstralidze? To jest pytanie konkursowe. Pytania możecie przysyłać na adres redakcja@imaw.tv. O, już myślałem. Paweł, zaprezentuj, bo to jest jakby twoja marka. Kalendarz speedway.pl z zawodnikiem, z Gregiem Hancockiem, który startował w barwach tarnowskich jaskółek. No, aktualny indywidualny mistrz świata i myślę, że Kuba jakbyś się tutaj podpisał, to... Tak, to będzie z autografem Kuby. My dziękujemy. Życzymy powodzenia, Kuba, w następnych rozgrywkach. Do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy Państwu. Dziękuję gośćmi bardzo. Byli w naszym studiu Jakub Jamruk, zawodnik Orła Łódź i indywidualny mistrz Argentyny oraz Paweł Racibor, redaktor naczelny speedway.pl. Dziękujemy. Dziękuję. Partnerem programu jest portal speedway.pl.